Czy moja przychodnia medycyny pracy, w której badam licencjonowanych pracowników ochrony, ma jeszcze filie w innych rejonach Polski? I głównie chodzi o to, czy na takich samych zasadach jak u mnie możesz się przebadać gdzieś na drugim końcu naszego kraju? I zapytanie mojego widza. Witam, jestem z Pomorza. Od 4 lat pracuję w firmie ochroniarskiej. Mam ukończony kurs na służbę porządkową i drugi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, ale nie mam zaświadczenia psychologicznego i lekarskiego. Bardzo by mi zależało na takim zaświadczeniu, tylko nie mam jak przyjechać do Wrocławia. I cóż mogę odpowiedzieć? No niestety. Od kilkudziesięciu lat jestem związany z Wrocławiem, jestem lokalnym patriotą. Nie za bardzo jestem zainteresowany ekspansją poza to miasto. No, mam dosyć roboty tutaj, jeszcze jak miałbym się borykać z jakąś filią w Białymstoku, czy gdzieś tam w Gdańsku, czy w Szczecinie, czy w Przemyślu, to już pewnie nic bym nie robił, tylko pilnował swojego biznesu. Trochę wątpię, czy bez mojego osobistego nadzoru, nawet przez jakichś dobrych menedżerów, byłbym w stanie podtrzymać standardy, które wypracowałem na miejscu w stolicy Dolnego Śląska. Natomiast przypuszczam, że bez problemu znajdziesz coś w swoim rejonie, no nawet jeżeli te badania będą trwały nieco dłużej niż u mnie. W praktyce to jest tak, że rok 2017 był krytyczny, w tym sensie, że nagle zaczęło przyjeżdżać bardzo wielu ochroniarzy z całego województwa dolnośląskiego, tam gdzie wydawało mi się, że były kiedyś ośrodki badające ochroniarzy, Cieplice, Nysa, Opole, a nagle to wszystko zaczyna przyjeżdżać do mnie. No, nie każdy chce kolędować 3-4 dni po oddzielnym lekarzu, prawda, w kolejce do oddzielnego lekarza, ale to, że on sobie idzie do oddzielnego lekarza, to jest wszystko fajnie, natomiast u każdego lekarza płaci detalicznie, czyli nagle kwota z jakieś tam 400 zł robi się 500, 600, 700 i nie są to odosobnione przypadki, także nie zawsze chodzi o pieniądze, chodzi też o zrobienie wszystko w parę godzin, a nie w kilka dni. Podkreślam jeszcze raz, nie istnieje w ogóle, zapamiętaj jeszcze raz, w ogóle możliwość jakichś badań zaocznych, przez internet, bez osobistego przyjazdu do mojej firmy we Wrocławiu, a na podstawie tylko jakichś tam poprzednich orzeczeń, jakichś przesłanych mi skanów konsultacji lekarzy, szczególnie nieuprawnionych czy uprawnionych, nie ma. Po prostu zapomnij o czymś takim i nawet nie wysyłaj mi takich próśb. Natomiast powstaje pytanie, czy ten przyjazd do Wrocławia to jest dla Ciebie za daleko, czy nie? Podam trochę na innym przykładzie. Jestem jedynym lub jednym z nielicznych lekarzy uprawnionych do badań na niektóre certyfikaty zagraniczne. I wtedy taki człowiek chce czy nie chce, po prostu musi do mnie przyjechać, no alternatywnie ma szansę zrobić to za granicą, a przy okazji zapłacić parę razy więcej, no i się przelecieć tam samolotem do Aberdeen, czy do Miami, czy gdziekolwiek następny lekarz uprawniony ma swoją siedzibę. Natomiast zapewniam Cię jedno, szanuję czas tych osób, robię wszystko, aby pobyt we Wrocławiu był mile wspominany, wszystko jest w miłej atmosferze, krótko, rzeczowo i na temat. Jest jeszcze druga sprawa, miałem kilka osób przedłużających terminowe prawo jazdy i sytuacja była taka, że pomimo wskazań zdrowotnych, że to prawo jazdy mogło być na dłuższy okres, on tam dostawał na rok, na dwa, na trzy i po czwartym, piątym razie w końcu się zaczął zastanawiać, czy naprawdę to jego schorzenie jest aż takie fatalne, że go dyskwalifikuje do dłuższego okresu prawa jazdy. Bum, znalazł mnie, przedyskutowaliśmy sprawę i się okazało, że nie taki diabeł był straszny, jak go malowali. Także na tym kończę. Oczywiście zapraszam Cię do Wrocławia. No może nie z Przemyśla, Białegostoku czy ze Szczecina, natomiast z jakichś tam województw ościennych, czy z całego Dolnego Śląska, czemu nie? Jeżeli nie jesteś moim widzem, zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub kliknij w ten kwadracik i kolejny filmik możesz sobie obejrzeć.